kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Co ważne, w dużej mierze odpowiada za to czynnik ludzki. Dlatego proces egzaminowania maszynistów jest tak istotnym aspektem. Nadal zastanawiasz się dlaczego? Opowiem Ci, jaką drogę przechodzą ludzie, którzy podjęli wyzwanie zdobycia uprawnień maszynisty i stawiają na bezpieczeństwo w podróży. Może właśnie Ty chciałbyś zostać jednym z nich? Pokażę Ci, jak możesz to osiągnąć. Za mną jest Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Od 2023 roku kandydaci na maszynistów przystępują do państwowych egzaminów na licencję maszynisty oraz zdobywają pierwsze świadectwo maszynisty. Będziesz musiał się tutaj pojawić, aby spełnić swoje marzenie o byciu maszynistą. Jak przebiegają egzaminy? Za chwilę zobaczysz. Tradycyjnie wszystko rozpoczyna się od spotkania w recepcji i spełnienia kilku punktów formalnych. Centrum gotowe jest na każdą ewentualność, nawet na taką, w której kandydat zapomni na przykład zdjęcia do dokumentacji. W fotobudce ekspresowo zrobisz i wywołasz zdjęcie. Nie musisz również martwić się o to, gdzie spędzisz czas w oczekiwaniu na egzamin. W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów znajdziesz wygodne miejsce wraz z zapleczem socjalnym. Do tej pory ten sam ośrodek szkolił i egzaminował kandydatów na maszynistów. Od teraz wszystkie egzaminy są państwowe i zapewniają jednolity, wysoki poziom wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu. Obecnie wdrożony został jednolity i spójny proces egzaminowania, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego. To właśnie na tej sali razem z innymi kandydatami przystąpisz do pierwszego egzaminu, który przybliży Cię do uzyskania licencji maszynisty. Pierwszy egzamin odbywa się w formie testu, który zdaje się na takim tablecie. Składa się ze 100 pytań podzielonych na 8 bloków tematycznych. Aby wynik testu był pozytywny, należy uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi. Z kolei z części dotyczącej sygnalizacji kolejowej wymagane jest uzyskanie 100% poprawnych odpowiedzi. Po uzyskaniu licencji maszynisty kandydat przechodzi szkolenie na świadectwo maszynisty. W celu uzyskania świadectwa musi przystąpić do 3 etapów egzaminowania. W pierwszej części, analogicznie jak w przypadku uzyskania licencji, należy zdać test. Właśnie znajdujemy się w najciekawszej części budynku Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. To tutaj znajdują się najbardziej innowacyjne w całym procesie egzaminowania elementy, czyli symulatory pojazdów kolejowych. W tej części sprawdzianu kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminem na symulatorze. Każdy z nich postawiony zostanie przed 5 sytuacjami, które mogą przydarzyć się podczas wykonywanej pracy. Będą one zarówno typowe, jak i nietypowe, aby jak najlepiej przygotować przyszłych maszynistów. Każdy kandydat podejdzie do egzaminu na jednym z 3 symulatorów. Lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego lub lokomotywy manewrowej. Dostępne jest ponad 7000 km tras. Pozwala to przeprowadzić egzamin na odcinku linii kolejowej, który kandydat poznał w trakcie kursu na świadectwo. Egzaminator jest wspomagany przez system komputerowy, który wskazuje od razu błędne zachowania egzaminowanego, bo zachowanie procedur jest najważniejsze. Ostatnim elementem jest egzamin praktyczny na pojeździe kolejowym. Kandydat pod nadzorem egzaminatora z ośrodka szkolenia oraz egzaminatora z Urzędu Transportu Kolejowego przystąpi do finalnej części egzaminu, polegającej na samodzielnym prowadzeniu pojazdu. Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów prowadzi również Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe, w którym znajdziemy informacje dotyczące wszystkich maszynistów, zdobytych przez nich uprawnień i pracodawców. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie drogi zawodowej maszynistów na każdym etapie ich kariery. System egzaminowania i monitorowania maszynistów powstał jako jeden z elementów kompleksowych działań prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mających na celu poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich stworzyliśmy innowacyjny na skalę europejską system egzaminowania kandydatów na maszynistów. Mamy świadomość, że od zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności wchodzących do zawodu maszynisty zależy bezpieczeństwo kolei. Gwarantem zapewnienia tych wysokich kompetencji maszynistów jest państwowy egzamin przeprowadzany przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.